Cześć Marcin Najman. Cześć, co sądzisz o walce wieczoru Błoński kontra Dubiel? Uważasz, że chłopaki zasługują na to, żeby ich starcie było główną walką? Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym. To jest frame MMA, tu takie rzeczy są możliwe. W ostatnim czasie jesteś bardzo aktywny w internecie. Dużo czasu poświęcasz na komentowanie otaczającej nas rzeczywistości. Krytykowałeś m.in. prezydenta Warszawy. Był taki filmik właśnie, jak wrzucałeś tam na Twittera. Masz czas w ogóle na trening przed walką z Doncasio? Przyjechałem tutaj prosto z gór, z obozu i właśnie śpieszę się, bo muszę wrócić, także ja trenuję. Marcin, wszyscy widzieliśmy, że macie bardzo duży ładunek emocjonalny wraz z Doncasiem. Czemu osoba Doncasio aż tak bardzo wzbudza tobie negatywne emocje? No bo to jest największy rynsztok, jaki widziałem w sportach walki. W niedawnym wywiadzie udzielonemu Andrzejowi Kostyrze Casio powiedział, że Najman to najdroższy worek do bicia. Jak to skomentujesz? No to zobaczymy 17. 21, przepraszam, 21 listopada. No a za drobne do walk nie wychodzę, to prawda. A co dalej po walce z Doncasio, jakbyś wygrał? To jest moja ostatnia walka. Dobrze, panie Marcinie, to dziękujemy bardzo za wywiad i do zobaczenia na gali. Dobra. Siemaneczko, Kacper Błoński tu. Kacper, dużo prywatnych rzeczy pomiędzy wami. Na ile to jest ważne w tym pojedynku i na ile MMA, powiedzmy, wyjaśni sytuację pomiędzy wami? To jest tak, że jesteście na siebie tak cięci, że musicie doprowadzić do walki, czy po prostu jakieś inne rzeczy z tym się wiążą, na przykład pieniądze, zainteresowanie i tak dalej? W sensie nie można ukrywać, że pieniądze grają dużą rolę, tak samo rozpoznawalność, jednak MMA bardzo fajnie boostuje wszystko. Ja osobiście nie narzekam na to, co się u mnie dzieje, ale zawsze można podkręcić, zawsze może być lepiej. Czy MMA rozwiąże nasz konflikt? Obstawiam, że nie, bo ja takiej osoby nie będę szanował już chyba do końca. Jeśli ze mną wygra, to powiem, że gratulacje Marcin, byłeś lepszy w MMA, ale jako człowiek jest on już dla mnie skreślony po prostu. Zabolało cię dzisiaj to, że powiedział, że jesteś chłopakiem z małego miasteczka, wytknął ci, że jesteś z Sokołowa? Bolało to? Nie, ja jestem wręcz dumny z tego, że pochodzę z małego miasta i że udało mi się, nie ukrywam, przy pomocy innych, dojść aż tak daleko, bo jestem dumny, że jestem z Sokołowa. Cieszę się, pokazuje mi to jeszcze większe perspektywy, jak przyjechałem z Sokołowa do Warszawy. Zobaczyłem, że istnieje inny świat. Teraz jest Warszawa. Chciałbym lecieć jeszcze dalej, bo jestem ciekaw świata i głodny tego wszystkiego. Więc jestem dumny, że jestem z Sokołowa i z małego miasta. Ostatnie pytanie. Gdzie ty się będziesz przygotowywał do walki w ogóle? Ja jestem pod opieką Anzora Żijewa, czyli dla mnie topki po prostu. Trenuję w WCA codziennie, obserwuję, jak ćwiczą profesjonaliści, bo kiedy ja chodzę na treningi, ćwiczą tacy ludzie jak Jan Błachowicz, oczywiście teraz po walce ma przerwę, Damian Janikowski, Izo Ugonoch. I Daniel Omielańczuk, który jest też z tego samego Sokołowa, z którego jestem ja, więc ćwiczę chyba w najlepszym miejscu, w jakim się da. Okej. Okay. Powiedz proszę, z tego co wiem, też kumplujesz się z Polakiem. Czy on ci będzie pomagał w przygotowaniach do tej walki? No bo też ćwiczy w WCA. Ja bym ominął te pytania. Kacper, jak wszyscy wiemy, z Marcinem masz bardzo duży konflikt. Stoczyliście już ze sobą jeden pojedynek. Przybliż nam kulisy tego starcia i kto wygrał ten wasz sparring. Ja pamiętam to w sumie, kto wygrał. No to chyba widać na nagraniu. Jest tak, opowiem, zaczęło się to tak, że Marcin coś się wyśmiewał chyba z mojej fryzury, pamiętam, bo się obciąłem tak, że miałem crop topa, taką grzyweczkę na pół. Wyglądałem troszkę inaczej i on się naśmiewał ze mnie, że wyglądam jak homoseksualista czy coś takiego, tylko w nieco gorszych słowach, więc stwierdziłem, że trzeba to wyjaśnić. No jak widać na nagraniu, Marcin rzucił całe nagranie. Najpierw złapał mnie za szyję, próbował mnie dusić, lecz nie było tam nic łapane, więc przetrzymywałem to, przeturlaliśmy się na ziemię, przełożyłem go, staliśmy, weszło obalenie, wszedł do siat i śmiałem mu się w twarz. Marcin nie ma ani charakteru, ani serca, ani umiejętności do walki. Ja tych umiejętności też jeszcze nie mam, ale powoli je zdobywam. Czyli patrz przez pryzmat tego waszego sparingu, czujesz się taki bardzo pewny przed waszym pojedynkiem na FMMA?
Marcin, wydaje mi się, że nigdy w życiu w ogóle się nie bił. Ja stoczyłem, nie jestem jakimś ulicznym fighterem, który się bił wiele razy, ale jednak wydaje mi się, że może nie wyglądam, ale charakter do walki mam. Mówiło się Więc kiedyś, czuję się mocniejszy, bo nie dokończyłem tam, sorki. Mówiło się kiedyś o twoim pojedynku z Trąbą, do którego nie doszło. I tak z perspektywy czasu powiedz, czy stało się dobrze, że właśnie nie zawalczyłeś z nim, a walczysz teraz z Dubielem? No bo widzę, jesteś taki nakręcony, pełen emocji, a to jest coś fajnego, tym bardziej jeśli się wchodzi do oktagonu. Jedyne co żałuję, że tamta walka się nie odbyła, to, że nie zacząłem wtedy ćwiczyć, bo jak teraz zacząłem chodzić na matę, chodzę codziennie i trenuję, to pokochałem ten sport. Kiedyś próbowałem jakieś siłownie, jakieś bieganie, jakieś inne rzeczy i nic mnie tak nie wkręciło jak to, więc to jest jedyna rzecz, jaką żałuję. Z Mateuszem mamy też, myślę, że neutralne stosunki, jeśli będzie chciał. To możemy się zmierzyć, nawet rozmawialiśmy raz, że możemy sobie teraz się spotkać i zrobić sobie sparring, oczywiście poza kamerami. A powiedz jeszcze, bo tak dla takiego twórcy jak ty, który jest bardzo popularną osobą, żeby przeskoczyć jakiś kolejny etap, jakiś kolejny level w swojej karierze, właśnie to jest to, że poszedłeś do Fame MMA i chcesz się tutaj bić, rywalizować, żeby zdobyć jeszcze więcej tych fanów, czy to po prostu, nie wiem, ma jakieś tylko podłoże typowo sportowe, chęć sprawdzenia się czy rozwiązania jakiegoś konfliktu? Ja myślę, że to tak jakby może rozbrzmiewać w każdą stronę, bo tak jak mówiłem wcześniej, i zarobki, i fejmowo, i sportowo, po prostu rozwijam się w każdą stronę. Próbuję nowych rzeczy. Ja jestem osobą, jeśli ktoś mnie zna lub mnie obserwuje, to wie, że ja biorę się wszystkiego, co się da zrobić. Jestem ciekaw nowych doznań, jestem ciekaw życia po prostu, więc próbuję i tak też spróbuję tutaj na Fame MMA. Kacper, skoro twój kolejny pojedynek będzie w MMA, twój pierwszy pojedynek, to musi ćwiczyć przekrojowo. No i właśnie, stąd moje pytanie, w której to płaszczyźnie czuje się najlepiej? Stójka, parter, a może zapasy? My ćwiczymy w każdą stronę, Anzor przygotowujemy na każdą możliwość. Nie spodziewałem się, że mam aż tak mocną stójkę, bo jednak jestem dość wysoki i mam dość długie ręce, więc w stójce, jak jestem na sparingach, to naprawdę dobrze macham tymi łapkami. Jeśli wchodzimy w parter, to czuję się równie dobrze. To jest jakaś moja taka predyspozycja z młodości. Zawsze jak z bratem się tam jakoś tłukliśmy, to zawsze go tam kulałem, próbowałem zakładać jakieś dźwignie, jakiś tartarowy. Jeszcze nie wiedziałem, że to są tartarowy, a oglądałem jakieś filmiki i próbowałem, więc jestem gotowy na każdą płaszczyznę, w szczególności na Marcina. Ale jak będzie, to zobaczymy, bo tak jak mówię, jestem amatorem. Mogę dostać jakiegoś strzała, może założyć jakąś technikę, z której się nie nauczę, po prostu jeszcze wychodzić i może zakończyć się ten pojedynek, więc zobaczymy. Kacper, na konferencji poruszyłeś taką jedną rzecz. Mógłbyś wyjaśnić, jaką głupotę zrobił Marcin Dubiel w Kenii? Bo nie wszyscy fani w filmie mogą wiedzieć, rozmawiać na ten temat. Myślę, że każdy, kto ma wiedzieć, ten wie. To powiedz na koniec, jak ci się w ogóle podoba Fame MMA. Ta konferencja cała, to wszystko, jak to odbierasz? Szczerze, trochę długo tutaj siedziałem, bo siedziałem z 2,5 godziny tak naprawdę, zanim zaczęliśmy tutaj nagrywać, więc na następną konferencję będę wiedział, żeby się spóźnić nieco. Jest to super zorganizowane, ja jeżdżę od pierwszej gali na Fame MMA, ominąłem tylko tą jedną, chyba to była szóstka lub piątka, nie pamiętam, gdzie po prostu nie dało się przyjechać. Wspieram tą organizację od samego początku, jestem nią podjarany i udało się zostać jej częścią. Dziękujemy bardzo. Dzięki za miły wywiad. Trzymajcie się. Na razie. Eluwina. Niewiór, mam takie pytanie do ciebie, które jakby jest, myślę, dobre na rozpoczęcie tego wywiadu. Powiedz mi, jak się zmieniło twoje życie poprzez to Fame MMA, bo kiedyś jeszcze tam nawet jakiś znajomy pytał mnie, czy nie znam jakiejś osoby, bo Wiewiórz szuka menadżera i tak jakby nie może się odnaleźć w tym wszystkim, a teraz ty wyrastasz na taką jedną z większych gwiazd tej organizacji. Walczysz jakby z takim bardzo głośnym nazwiskiem też i chciałem o to zapytać, bo to jest ciekawe, jak ty szybko urosłeś.
Znaczy, no, po Fame'em bardzo mi się życie zmieniło, tak z każdą kolejną walką Fame leci bardzo do góry. Jedyne, co miałem przestój po drugiej walce, czyli na Fame MMA 3, miałem kontuzję, tak, i wtedy trochę straciłem, ale teraz cały czas do przodu i moje życie się z każdą walką coraz bardziej zmienia. Halo? Tak, słyszymy cię, słyszymy cię. Ja jak to było? Chciałeś się w końcu bić z Ferrarim w MMA czy w K1? Nie, no ja chciałem w MMA, tak. Usilnie nalegałem, jak rozmawialiśmy na temat tej walki, żeby to było MMA. Dyskutowaliśmy na temat walki. Rozmawiałem z Ferrarim przez telefon. Namawiałem go na MMA, jednak on się nie zgodził na to MMA, tak? A to, że on mówi, że na afterze mówiłem coś tam, żebym go pokonał w K1. Być może tak było. Do końca tego nie pamiętam, ale no, to nie jest poważne wyzwanie do walki, prawda? Na afterze, i zwłaszcza, że po tym nic nie było, także ustaliliśmy, że będziemy walczyć i tak dalej. Nie było mowy o żadnej walce. Dopiero później była mowa o walce i od razu ja myślałem, że chodzi o MMA. A obawiasz się stójki Ferrariego w ogóle? No wiesz co, wydaje mi się, że może tymi wiatrakami coś tam ustrzelić, nie? Ale powiem tak, mnie jeszcze nikt nie ustrzelił, nie? Więc no nie wiem, no nie, na pewno go nie lekceważę, nie? Ale myślę, że go pokonam. Oglądając szoty z ostatniego programu YouTube Short, w którym brałeś udział, wyglądało to tak, jakby cię tam Don Kasy cały czas prześladował. Powiedz, jak to wyglądało z twojej strony? No trochę mnie męczył psychicznie, męczył mnie. Ja też nie chciałem mu za bardzo nic zrobić, tak, kurde, zwłaszcza jak się po pijaku do mnie spina. Po pierwsze, nie będę bić najebanych ludzi, po drugie, wiedziałem, że ma walkę z Najmanem i nie chciałem też jakby go atakować i tak dalej. No, on ma specyficzny sposób bycia, to jest specyficzny człowiek. No trochę mnie tam męczył, no ale później zrobiliśmy sparring, nie? I myślę, że to po tym sparingu się uspokoi trochę. Wiewiór, finalnie wasz pojedynek będzie się odbywał w K1, ale będzie to K1 w małych, czy będzie to K1 w dużych rękawiczkach? Znaczy, Ferrari coś tam wspominał o małych rękawicach, ale ja się na żadne małe rękawice nie zgodziłem. Jak rozmawialiśmy o walce, on powiedział, ty, ale w K1 dawaj w małych rękawicach. Ja powiedziałem, nie no, że jak w K1, to w dużych, jak małych, to możemy się bić w MMA. On powiedział, okej, dobra, to ważne, że w K1. Teraz gada coś o małych, no ale no, sobie wymyślił, tak, a ja się nie zgodziłem na małe rękawice. Jak w K1, to walczymy w dużych, jak chce małe, to MMA, no proste, no. Ty masz ogólnie pecha z tymi walkami, bo generalnie wszyscy walczą w Fame MMA, w formule MMA, prawie wszyscy, a u ciebie zawsze jest jakiś problem ze strony przeciwnika i zawsze są jakieś negocjacje. No tak, wcześniej było bez skrętówek, a teraz bez całego parteru, nie? Ale no kurczę, no to jest raczej jakby, że przeciwnicy się mnie boją, tak? Pokazanie mojej wyższości nad nimi, w ten sposób to odbieram. No ale z drugiej strony też to nie jest dobre dla ciebie, bo nie możesz szlifować umiejętności w tej koronnej swojej dyscyplinie, a jednak wyjście do oktagonu, no to się jest równoznaczne z ilomaś tam miesiącami treningów. No tak. Maksymilian, a co po... Ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Maksymilian, co powiedzieli trenerzy, kiedy usłyszeli, że chcesz się bić w stójce, bo trenujesz w klubie, który słynie z kickboxingu, Gym Fight Wrocław? Tak. Maksymilian Bratkowicz, mój trener, się ucieszył, że w K1 walczę, bo stwierdził, że wiesz, że mnie po prostu przygotuje dobrze do tej walki i tak dalej. I się przygotowuje bardzo dobrze pod tą walkę. Trenuję w klubie typowo stójkowym, więc o przygotowanie do K1 nie mam najmniejszego problemu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Amadeusz Ferrari po pierwszej konferencji przed FMM 8. Amadeusz, wyglądało to tak, jakby wszyscy naskakiwali na ciebie na tej konferencji. Jak się do tego odniesiesz? Znaczy, wiesz, ja jakby świadomie zaczepiłem jedną osobę, tam trochę podszczypnąłem tego Filipka, który jakby nie był zamieszany w to wszystko. No ale faktycznie, no tutaj włodarze... Słuchaj, ja mogę tylko powiedzieć tak, że jeśli chodzi o te sprawy z Czachą, ja z niczym nie kłamałem, tamta opinia lekarska jest niepodważalna. No i więcej nie będę tu nic mówił. Niech oni wydali takie oświadczenie, niech tak będzie, ponieważ no, konflikt z włodarzami jakikolwiek nie jest mi na rękę, a wręcz przeciwnie. Ja bardzo jestem wdzięczny Federacji Fame MMA,
za szansę, którą dostałem, więc nawet jeśli ma to być jakieś tam nadszarpnięcie mojego wizerunku, pomimo że z niczym w ciula nie poleciałem, to niech tak będzie. A będzie skłonny do rozmów z organizacją FMMA, aby jednak zawalczyć z wiewiórem w formule MMA? Jasne, ja powiedziałem. Słuchaj, po pierwsze, najpierw dostałem innego rywala i miesiąc żyłem w przeświadczeniu, że walczę z kimś innym, tak? Jest to istotna różnica, ponieważ po pierwsze przygotowywałem się pod innego rywala, a po drugie, moim zdaniem poziom jednego, a drugiego rywala jest zupełnie inny, tak? Tamtego uważałem za dość łatwego przeciwnika. Wiewiór w MMA nie byłby łatwy. Ale jeśli chodzi o tą całą sytuację, to ci powiem tak. Czyli co? Taktyką wiewióra było namawianie mnie na K1 tylko po to, żeby ostatecznie zmieniać na MMA? To po cholerę przy tych wszystkich ludziach nasz łopany namawiał mnie na to K1. Namówił mnie, dostał, kurwa, źle. No to mógłbym, ja mu powiedziałem, miałem innego jeszcze rywala do wyboru pomiędzy wiewiórem a innym i chętniej wybrałbym w MMA tamtego, bo po prostu był od wiewióra łatwiejszy w MMA, a ja chcę swoją karierę budować etapami. Ale skoro mnie namawiał i mnie wkurwił tym, więc przy okazji jest jakiś sportowy konflikt, to przystałem na jego warunki, a teraz on pod publiczkę kłamie. Powiedział, że nie pamięta tej rozmowy, ale rozmawiając ze mną przez telefon, pamiętał to, że tak mówił, więc no sorry. Krętacz i tyle w temacie. Wydawało się, że macie dobre relacje, bo mówiłeś, że siedzieliście, rozmawialiście, ale dzisiaj na konferencji mocno go atakowałeś. To zacznijmy od tego, że zobacz, jestem tutaj ubrudzony, ponieważ ja sobie dla niej nagrywałem film. No dobra, przesadziłem, chciałem go trochę sprowokować, zacząłem go wyzywać od śmieci, a on się na mnie rzucił. Ale szybciutko jako sprowadziłem go na ziemię. Dosłownie i w przenośni. To nie uważasz, że twój pojedynek z wiewiórem jest trochę za nisko w karcie walk? A nie wiem, a który jest? Bodajże chyba na czwartym miejscu dopiero. Od góry, wiesz, tak, jeżeli chodzi o... Nie chcę się wywyższać, tak tutaj mi włodarze z tego to przedstawili, że wiewiór jest po prostu za mało medialny, żeby go wyżej w karcie umiejscowić, no ale na pewno ludzie zacierają na niego ręce, tym bardziej, że jest to dość niespodziewane, tak mi się wydaje, zestawienie, a co jest najciekawsze, że perspektywa ludzi jest taka, że wiele myśli, że wiewiór jest na dużo wyższym poziomie ode mnie, prawda jest zupełnie inna. Gdybym od początku w ogóle wiedział, że to będzie wiewiór, to zgodziłbym się na to MMA. Jestem w stanie się jeszcze zgodzić, aczkolwiek jakby nie do końca przekonały mnie pieniądze, które dostałem. Nie chcę mówić, że jest źle, ale jeśli pod sam koniec wymagają ode mnie takich zmian, a przygotowałem się pod K1, to niech mi po prostu za to dorzucą, a ja podejmę to dodatkowe ryzyko, które tak naprawdę w moim mniemaniu nie jest wcale jakimś ogromnym ryzykiem, pomimo że w oczach kibiców nie jestem faworytem, to wy jeszcze nie wiecie, jak bardzo się rozwinąłem, ale się przekonacie. A ile musiałbyś dostać więcej? Nie chodzi mi o kwotę, ale procentowo, żeby zawalczyć z wiewiórem w MMA. Z 25% więcej. Coś takiego. Właśnie jeszcze, bo a propos, jak ty widzisz swoją osobę w ogóle w organizacji Fame MMA, bo wiele osób twierdzi i mówi coraz częściej, że jesteś takim bardzo ważnym zawodnikiem, czołowym zawodnikiem, jeśli chodzi o organizację Fame MMA. No może twoje pechowe walki tego nie pokazują, bo jednak masz tych przegranych kilka, ale te emocje i ten marketing, no to jednak potrafi zrobić na najwyższym poziomie. Słuchaj, na konferencji było tak nudno, że jedna z dziewczyn, która brała udział w konferencji, stwierdziła, że tak wie nudą, że już sama ledwo tutaj potrafił siedzieć, więc no jakby moja postać aktualnie jest niezbędna, jeśli chodzi o nakręcanie dymów i tak dalej. No więc co, no ja swoje... Dla mnie jest nieważne, czy ty mnie lubisz, czy ty mnie hejtujesz, ty masz po prostu... W tym szarym świecie miałem ci dostarczyć emocji, czy to pozytywnych, czy negatywnych, masz coś zacząć czuć, tak? No i tyle, no ja znam swoją rolę, wkurza mnie tylko troszeczkę, że wiele ludzi mi, znaczy, albo dobra, nie powiem, co mnie wkurza, niech nie wiedzą, no ale ja wiem, że no, moją rolą było dymić, dawać emocje i brutalne walki, tak? No i staram się, jak nie byłem przygotowany, nie trenowałem sportu walki, to i tak leciałem na pełnej.
teraz dzięki umiejętnościom, które nabyłem, potrafię wykorzystać swoje atuty, bo wcześniej no jakby posiadałem pewne skills, może nie skillsy, posiadałem pewne atuty, ale nie potrafiłem ich wykorzystać przez brak umiejętności. Dzisiaj potrafię rozkładać siłę, mam dużo lepszą kondycję, wszystko poszło w górę i dalej się rozwijam, więc zobaczycie. Ogólnie moi trenerzy mi mówią, że za kilka lat będę zawodowcem, będę w stanie walczyć jak śmiało na zawodowych galach. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jeśli będę zdyscyplinowany, ja w to nie wątpię, że tam dojdę. Ostatnie pytanie. Powiedziałeś, Amadeusz, że różne organizacje składały ci propozycje. Mógłbyś ujawnić, która to organizacja złożyła ci jeszcze propozycję oprócz fejmu, tak chociażby sondażowo? Wydaje mi się, że musiałem to najpierw skonsultować i to nie z włodarzami, tylko jakby z ludźmi odpowiedzialnymi za te oferty, więc na razie nic nie mówię. Ale być może ogłoszę. U mnie na Instagramie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dobra. Z kim gadam? Tomek, Fajsport, Hubert. No jest nas tutaj kilku. A, ty, on na jednym to zajebiście. Na jednym razem wszyscy. Na jednym razem, moment. Pięknie. Dobrze wywiad. Dobra, mam takie pytanie, Don Casio. Słuchaj, o co chodziło z tym treningiem ze starym na plecach w pierwszej części konferencji? Bo akurat widziałem fragment konferencji, jak Wojtek Gola coś tam do ciebie mówił, ale wiesz, tak nie słyszałem za dobrze, o co tam chodziło. Nie, no to tam on... Co on powiedział? Ja mu powiedziałem, bo on powiedział, że będzie jeździł po ludziach tam z internetu i wybierał zawodników na trening coś tam. Ja powiedziałem, żeby podjechali do mojego ojca, nie? Do mojego taty. On powiedział, że tak, że podjedzie do mojego taty, sprawdzi sylwetkę, jak wygląda. No i ktoś tam mu powiedział chyba, że mój tata przecież już nie żyje, to gdzie on będzie w grobie sprawdzał sylwetkę. To dlatego z tego było beka. A słuchaj, w ogóle przygotowywałeś się do walki z Marcinem Najmanem? No będę, nie? Ale czy przygotowywałeś się już w ogóle do niej? O, już tak, oglądałem filmiki te zajebiste jego na internecie. Tam już mentalnie się przygotowywałem. Jak się nie zaśmiać w ringu, jak machnie ręką. A zaskoczył cię czymś Marcin Najman na dzisiejszej konferencji? No głupotą, jeszcze większą niż na poprzednich konferencjach, więc no co, no tyle hipokryzja, dalej pierdzieli te farmazony. No ciężko go słuchać, no bo to jest w kółko to samo, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, komuś może promuje kanał, ale zmyślona historia Marcin Najman, 36 minut, puśćcie sobie, bo naprawdę gościu tam fajną robotę zrobił. Tam jest zaprzeczenie, jak on sobie zaprzecza. Jeszcze niedawno Popka wyzywał, a tam w filmiku mówi, że Popek to jest zwykłe ścierwo, to, że nigdy by z takim degeneratem nie wyszedł do walki, a teraz pierdzielił wcześniej tylko o Popku, żeby tylko ze mną nie wyjść do walki, bo wie, że dostanie ode mnie mocne wpierdol, a wiadomo, że łatwiej jest zwalić potem winę, że no ale Popek, wiecie, duży, groźny, a tutaj jak się ze mnie naśmiewa, że jestem menelikiem, że ważę tyle, co w podstawówce ostatni raz, no i dostanie kaosa, no to wiadomo, że wstyd, nie? No ale on już, mi się wydaje, że on i tak wstydu nie ma, bo od 10 lat kończy karierę i skończyć nie może, więc wiecie, no to jest prawdziwy mistrz, wiadomo. Ludzie nie chcą, żeby on skończył, dlatego on cały czas wraca. Kasiusz, nie mogłeś postawić na te 5 rund, bo jednak, co by nie powiedzieć, to po prostu ten dłuższy dystans tobie gdzieś by sprzyjał, jeśli chodzi o walkę. Miałbyś okazję też dłużej się pokazać. Nie chciałeś wymusić tych 5 rund? Jedyne, co mu sprzyja, to złamany nos. No, a Boxleowi waga. Dlatego jestem... taki milszy dla niego, bo dla niepełnosprawnych trzeba być milszy. Nic od kurwa. Dobra, weź. Nic od, to jest mój wywiad. Wąku, no. Atencjuszu, kolejny Atencjusz. Pierdol dostanie na kolejnej gali. Jak coś, kolejny rywal. Tak, wracając do twojego pytania, 5 rund. Był taki pomysł, bo powiedzieli wodarze, właśnie Boxel, że Marcin w ogóle boi się tych 5 rund. Ale ja powiedziałem, że nie, mi by było wstyd zaproponować te 5 rund, bo ja jestem przekonany, że go w pierwszej rundzie znokautuję. Naprawdę, ja w ogóle żadnej presji nie czuję. To jest po prostu zwykły szok.
Naprawdę. Kasiusz, a jak ty wysoko klasyfikujesz... Zaraz oddzwonię do ciebie. Kubert, proszę. Dziękuję. Kasiusz, jak ty wysoko klasyfikujesz Marcina Neymana w odniesieniu do swoich poprzednich przeciwników? No najniżej. Najniżej i to naprawdę, szczerze mówię, naprawdę. No, nie będę tutaj teraz mydlił oczu ludziom. Mógłbym, wiadomo, sobie tutaj... Ja znam te gierki, mógłbym teraz opowiadać, jaki to on nie jest zajebisty i tak dalej, wiecie, ludzie, budować te napięcie, ale no to jest zwykły szczot, naprawdę, no ja go znokautuję w pierwszej rundzie, zresztą tak jak powiedziałem na tych wcześniejszych wywiadach, na Instagramie zrobię ankietę i tak jak ludzie czasem mówią, że ja tych mniejszych nie znokautowałem, to nie mam się, ja tak naprawdę w tych walkach pokazałem maksymalnie 25% swoich umiejętności, możliwe, że 20% tylko, jak chcą, teraz wybiorą sobie w ankiecie, czy mam go znokautować w pierwszej rundzie, czy ma być Hollywood jak zawsze. Jak chcecie, to się z nim pobawię. Wtedy może by było wskazane 5 rund, chociaż nie w 3 rundy też, bo od drugiej to by był już tylko cyrk i zabawa, by mógł robić co chce, tańczyć i śpiewać, a ten szczoch by mi nic nie zrobił. Więc mówię, zrobię ankietę na Instagramie u mnie na Doncasio i wybierzecie, czy Hollywood robić, czy go znokautować. Więc wracając do tego twojego pytania, 5 rund jest bez sensu, bo naprawdę, pomimo, że on nie chciał, mógłbym mu pstryczka zrobić, tak jak pierdzieli, że ja czegoś nie chciałem. Poszedłem nawet na te jego małe rękawice, gdzie tak naprawdę on na siebie wyrok wydał tymi małymi rękawicami, bo go jak go trafia, a ja mam dobry celownik na szczękę, to on może na ojomie wylądować i pierwszy raz klepnie głową. O matę. Pierwszy raz Najman zaklepie, kurwa, głową. Powiedz jeszcze, jak ty się zapatrujesz na to, że byłeś tutaj w parze na konferencji z Dubielem i Błońskim, bo jednak tej dywagacji byłeś dość długie i tak widziałem, że próbowaliście się trochę przebić przez to. Znaczy ja miałem lekki taki, czasem się ugryzłem w język, ale wiecie czemu? Bo jak zobaczyłem wcześniejszą konferencję, jak ten kurwa bliźniak na siłę próbował się atencji takiej złapać, jak kurwa dostawał pytanie, to nie odpowiadał sensownie, a jak było pytanie do kogo innego, to on odpowiadał. Ten jego głos, ja pierdzielę, masakra. No tragedia, ten jego piskliwy głos i jeszcze nie dość, że nie jego kolej była, to on mówi, jak on to w parterze będzie robił z jakimś facetem, co on tam nie będzie robił i o penisach rozmawia. No i on chce tym mnie zachęcić do parteru. No czy on jest pierdolnięty? No naprawdę. Legnica się nie przytula, pamiętajcie. Chciałem jeszcze poruszyć temat twojego udziału w YouTube Shore. Powiedz, dlaczego tak prześladowałeś tą wiewióra? Czym ci on zaszył za skórę? Nie, ja tam prześladowałem każdego, tam dostałem nową ksywkę dyktator, jedna z moich twarzy, 101 twarzy do Casio. Tam po prostu ja mam tak, już mu wyjaśniłem i ogólnie chłopakom wyjaśniłem, że jak kogoś darzę sympatią, to więcej mu dokuczam, bo jak mam w kogoś wyjebane, to w ogóle nie z... Szkoda mi poruszać jego temat. A że wiewiór, no wiadomo, brakuje mu kilku klepek tam w głowie, no to nie ogarnął tego i jak ogarnął, to było trochę już za późno, ale no i tak, pomimo to, że czasem mnie wkurwia wiewiór, to i tak mu kibicuję z tym nieudacznikiem, kurwa, Ferrarim. Mam nadzieję, że skasuje te, kurwa, mu łeb i tyle. No jestem po prostu za wiewiórem, pomimo, że wiewiór, do wiewióra też mam kilka, ale wiadomo, no mu kilku klepek brakuje, więc trzeba spojrzeć na wiewióra z przymrużeniem oka. Zresztą po oglądaniu YouTube Short też można widzieć, że no tam nie wszystko gra. Kasiusz. Dziękuję bardzo. A. Jeszcze jedno pytanie. Dawać jeszcze jedno. Wspomniałeś o tej kolejce długiej do ciebie. Kto tam się pojawił nowy w kolejce? Kto tam jeszcze rzuca wyzwania w twoim kierunku i kto byłby interesujący dla ciebie, żeby go wyjaśnić? No, całe te Masno Gang tam się spruło, więc będę ich napierdalał. Piotr Lipski i kilka osób z produkcji. To znaczy Piotr Lipski to taki no name, nie? Jakiś tam atencjusz kolejny, więc na niego w ogóle nie zważam uwagi. Go zaraz wyjaśnię tu poza kamerami. No i co? Te całe Mafno Gang tam się spruło na czele z tym wodarzem Boksdelem Grubasem, nie? Więc mogę tego Grubasa Boksdela i tyle, nie?
nakopać, a jak to chyba już się króla boją, po prostu wiedzą, że mam kolejkę do 2025 roku, więc na razie się chyba nie prują, szukają gdzie indziej, bo wiedzą, że no w kolejkę się ciężko wbić do mnie. Więc no jedynie no gruby boks, no wiadomo, ma masę, to może się tam wpierdoli przed kolejkę. Powiedziałeś, właśnie się pruje, o nie mówiłem właśnie. Powiedziałeś, że masz kontrakt do... Właśnie, widzicie, ja się pruję teraz, zaraz mu wyjebię. Dobra, dziękujemy. No. Jeszcze jedno pytanie mam. Powiedziałeś, że masz kontrakt do 2022 roku. Ile walk mniej więcej będziesz toczył? To jest tak, że jest określona liczba walk? Chcesz toczyć tam 2-3 walki, 4? Nie. W kontrakcie zrobiliśmy zapis, że tylko wtedy, kiedy będę trzeźwy, to będę mógł wyjść na walkę. A to wiadomo, że rzadko się zdarza, więc no mi się wydaje, że maksymalnie 2 razy w roku mogą mnie złapać trzeźwego. Wtedy, kiedy właśnie psuję swoje kanały na YouTubie, tak jak to Marcin Najman powiedział. Bo zmieniam content, bo jak piję, to naprawdę YouTube fajnie działa. Wszystko. Okej, dziękujemy w takim razie. Dziękuję. Dziękuję, Piona, trzymajcie się. Dziękuję.